Dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, zaczynamy kolejny dzień. Jeśli ktoś myślał, że to będzie vlog ASMR, to się grubo przeliczył. To nie jest mój mikrofon, to jest mikrofon Sebola, który u nas na dole teraz nagrywa. I testuję go, ale nawet nie po to, żeby nagrywać w nim vlogi. Nie będzie to za częste ujęcie, że wiecie, ja mam tutaj mikrofonik i do was mówię. Później we vlogu pokażę wam, na jakie ujęcia teoretycznie chciałbym właśnie taki mikrofon. Bo do niektórych ujęć mi jest po prostu potrzebny. Ale to później wam wytłumaczę. Zaczynamy kolejny vlog z małych ciekawostek, bo zawsze coś wam zdradzam, zawsze coś wam mówię. Byłem ostatnio w fabryce czekolady. Skąd się wzięła nazwa Pawełek, jeśli chodzi o tego batona? Otóż, już mówię, w wielkiej fabryce Wedla pracowało bardzo dużo ludzi. I jedna technolożka, powtarzam, technolożka, zaszła w ciążę. No i urodziła syna, nazwała go Pawełek. Druga technolożka, nie wiem, czy spojrzała na tą pierwszą, czy po prostu to był czysty przypadek, też nazwała syna Pawełek. Tego mamy teraz batona Pawełka. Także jakaś pracownica zaszła w ciążę, nazwała syna Pawełek i stąd się wziął Pawełek, dlatego jemy takiego batona. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że ktoś powie, wow, ale dobra ciekawostka, już dzisiaj powtórzycie to dalej ludziom. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy ten film za 3, 2, 1. Pawełek! Jadę teraz do sklepu, muszę odwiedzić galerię Mokotów i chyba coś jeszcze, no ale nieważne. W każdym razie po co mam to odwiedzić? Ponieważ po pierwsze mam kupić ręczniki, po drugie mam kupić kółka do zabawy i teraz znowu pytanie, po co to robię? Ponieważ jutro mamy parapetówę. Tego najprawdopodobniej nie wiecie i my sami jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy, dosłownie do wczoraj, ze względu na to, że już naprawdę tyle brakowało, żebyśmy... Jest piątek? No to tak, to dzisiaj wylatywali do Marbei, ponieważ tak sobie siedzieliśmy, powiedzieliśmy, okej, praca jest załatwiona, goście, wszyscy nas odwiedzili naprawdę, czas na jakiś wyjazd. Sprawdziłem sobie, myślałem, gdzie jechać, do Rzymu kolejny raz nie, do Mediolanu nie ma co robić, Madryt kolejny raz, Marbella. Marbella to jest miejsce, gdzie ja nie byłem. Andrzejka była chyba, jak była mała, nie pamiętam. Była ona, ja nie byłem. I już o tyle brakowało, ponieważ cały czas tylko odkładaliśmy, dobra, to wieczorem kupię bilety, dobra, to rano kupię bilety. I jak tak odkładaliśmy, to wymyśliliśmy nową rzecz, ponieważ spojrzeliśmy w pogodę, spojrzeliśmy ten wrzesień, który następny tydzień jest faktycznie tam 23 stopnie, ale jest pochmurno. I tak sprawdzaliśmy, mówimy, kurde. To jest chyba czas na imprezę, to jest chyba czas na parapetówkę, bo już później nie będzie okazji. Może jakiś dzień we wrześniu będzie ciepły, nie wiem tego. Ale jutrzejszy dzień to jest lampa, to jest super temperatura, wszyscy w zasadzie mogą nas odwiedzić, więc Marbella, papa, o taką mogłem powiedzieć do Marbei, papa, jeszcze kiedyś się zobaczymy, a my przygotowujemy się do parapetówki. Jestem już po pierwszej misji, no właśnie pierwszej, a nie jedynej, ponieważ żona mnie jak zwykle wrobiła, gdyż, uwaga, wczoraj sprawdzała w galerii Mokotów, były dostępne takie 4 lampiony, ile jest dzisiaj? Oczywiście, że jeden. Czy moja żona odpuści i powie, dobra, weźmiemy jeden, po co 4? Absolutnie nie. Teraz sprawdziła, że kolejne takie 3 są, uwaga, w Wola Parku. Jestem na Mokotowie, muszę jechać do drugiej galerii, właśnie na Woli, żeby kupić kolejne takie 3. I z tobą tu zostać cały rok jak dziś, tylko my. Cieszy te święta, ten wyjątkowy czas. Wszyscy razem! Misja zaliczona, w zasadzie to prawie zaliczona, ponieważ miałem kupić ogólnie 5 tych lampionów, kupiłem 4, ponieważ w tym drugim sklepie były niestety tylko 3. Wszakże 52 minuty w korkach, proszę Państwa, to jest bardzo dużo. Przyjechałem tą samą trasę przez 25 minut, a wracam 58, Warszawa. Przygotowania i do pełną paru, już wszystko jest zrobione, naprawdę wszystko, zobaczcie, basen poczyszczony. W ogóle nie wiem, czy pokazywałem na vlogu, ale jest nowy tutaj update'ik. Otóż jest fontanna, nie wiem, czy za chwilę ją włączymy, zobaczymy, bo panowie wczoraj dłubali, ale
mostu jest fontanna, wiecie o co chodzi, z tego srebrnego, po prostu tak bije taka ściana wody. Basen jest prawie gotowy. Oprócz rolety, która przyjdzie niedługo, więc dużo osób to pytało, już mówiłem na vlogu, ale jeszcze raz powiem, ta dziura jest po to, że tam będzie wsadzony cały mechanizm, tego nie będzie i będzie się wysuwała dziura. Wszystko jest gotowe, oprócz jeszcze małej tutaj taczki, która została, za chwilę będzie schowana i gotowi. Oprócz tego, czego jeszcze brakowało, to, że palmy są w końcu w docelowych donicach, czyli nie w tych takich podpisanych roboczych, tylko mamy pierwszą palmę, mamy tam drugą palmę i mamy trzecią palmę. Każda jest już pięknie w doniczce. A propos zrobienia czegoś, to mam pewien challenge. Miałem pewien challenge, ponieważ ja kiedyś, jak dobrze wiecie, jak jesteście ze mną od dawna, bardzo dużo się podciągałem. Jednak później zrobiłem coś z barkiem, też z lenistwem, ale ogólnie z barkiem miałem jakąś kontuzję i w ogóle się nie podciągałem. Za każdym razem, jak próbowałem coś zrobić, to mnie po prostu bolało i jak już zacząłem z powrotem się podciągać, czyli w momencie, w którym moje drążki tutaj przyjechały, zostały zamontowane i zacząłem swoją przygodę ze street workoutem znowu, to zrobiłem, uwaga, 5 powtórzeń. I to był mój maks podciągnięć i to było 2 tygodnie temu, więc teraz po 2 tygodniach pracy nad siłą, nad drążkami, zobaczymy, czy jestem lepszy niż 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu było 5. Dobra, sprawdźmy to. Trochę się stresuję ze względu na to, że naprawdę pracowałem nad siłą przez 2 tygodnie. 5 powtórzeń było po długiej przerwie, po kontuzji. Rekordowa moja ilość powtórzeń, jak robiłem bardzo mocno kalistenikę, to 50 na raz. Teraz 15, no ale o 10 czy 14, już nie pamiętam. Ale lepiej o 10 niż ostatnio. Zobaczcie na okulary. Skąd masz takie? Mama kupiła. Pokaż się, ale nie musisz, nie. Nie, no nie ma z tym człowiekiem rozmowy. Robimy challenge. Proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo ważny contest, bardzo ważny konkurs, ponieważ kurczę, ach, jest krzywo trochę, ale to nieważne. Robimy, kto dłużej wytrzyma pod wodą. Robimy to? Tak. 3, 2, 1... Widać mnie? O, dobrze, widać mnie. Zobaczcie, już wszystko jest prawie gotowe, wysprzątane, skoszone. Wszystko jest fajnie, jeśli chodzi o jutrzejszą parpetówkę, ale pokażę Wam, o co mi chodziło. To, że sobie nagrywam dzisiaj tego vloga z mikrofonem, to jest tylko próbnie, tylko dla jaj, bo go mam. A ogólnie dla jakich ujęć chciałbym mieć właśnie mikrofony? Patrzcie, jeszcze sobie idę. Kto mi pomachał? Mam nadzieję, że nie rozłączyło mikrofonu, ale zobaczcie. Nie muszę się wydzierać, mogę sobie opowiadać i po co mi są takie ujęcia. Na przykład jak wyjeżdżam gdzieś, na przykład 5 krajów, 5 dni, gdzie jestem sam, gdzie trochę się wstydzę, może nie wstydzę się nagrywać, ale na przykład być jakiś ekspresyjny. A tu zobaczcie sobie, jestem na dachu, opowiadam Wam, cichutko sobie mówię do mikrofonu. Nie muszę krzyczeć! No jeszcze jakby były wodoodporne, to w ogóle bym teraz wskoczył. No i co? Fajne? Chyba fajne, nie? To otwiera bardzo dużo możliwości. Pokaż tego pyszczka swojego, zobaczcie jak pogryzły komary. Strasznie, nie? No zobaczcie, ile komarów. Jak się nazywasz? Salad. A na nazwisko? Trochanowicz. A na drugie imię? Elizabeth. Dobrze. Dzisiaj jest ostatni dzień, żebyś wybrała sobie zajęcia dodatkowe. W przedszkolu. Jakie mają być w końcu? Bo cały czas zmieniasz zdanie. Skrupoltowy. Jeszcze raz? Skrupoltowy i zumba. Jak? Skrupoltowy i zumba. Nie wpadnij do basenu, dobra? Jaką masz furę?
No bo jak kupiłaś takie byle jakie? Pamiętasz, jak wybierałaś ten rowerek? Ej, tak, fajny, taki plastikowy. Tutaj każdy się zdziwi, ale prowodyrem jutrzejszej imprezy jest moja żona. Nikt się tego nie spodziewał. Zawsze mówi, że żeby nie, że po co. Proszę nie, bardzo. Kiedyś ja zawsze byłam prowodyrem do imprezy. Kiedyś później, tak. Później już tak jakoś mi się odechciało. Ale co się stało, że teraz nawet wakacje poświęciłaś dla imprezy? Jakoś po prostu... Poczułaś to? Poczułam. Chciałam po prostu takie zrobić spotkanie nad basenem. Działa, jeździsz. Już ostatni to jest czas, kiedy jest tak gorąco. Ostatni weekend. Może później będzie jeszcze. Jakiś jeden dzień, nie? Ale teraz super, wiesz. Nie no, super, super. Czyli nie żałujesz, że nie jedziemy na wakacje? Nie, bo zaraz znowu pojedziemy. A odpalamy wroty? Ja, ty tak, ja nie. Co ty masz za bajer? Jak to się robi? Za tutaj się obije od tak. To jest minionek na jajka? Tutaj się obije. Tutaj się je. Kto ci taki sprawił? Babcia. Babcia? Naprawdę? Myślałem, że powiesz, że mama. Dostałaś od babci taki prezent? Świetna, a to się zamyka ta główka. Zobacz, jakie jedzenie. Jajko, płatki. Tak sobie zażyczyłam. A pokaż. Mogę zobaczyć? I to się w ten sposób zamyka. No, skorupki. A, skorupki, przepraszam. Skorupki, przepraszam. Pokaż, zamknij tą głowę, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Okej, a w środku jest jajko. I otwórz. Jacie. Tutaj trzyma wszystko. Okej. A tutaj tak zrobi, nie? Uderzasz skorupkę, tak? Ja się nie wyciąga. Jam. I później płatki, tak? Taki jest przepis. A przygotowania są naprawdę bardzo mocne, bardzo zwarte i bardzo gotowe, ponieważ nawet pan przyjechał, jakiś specjalny pan, który czyści kanapy i mamy poczyszczoną kanapę. Ona jest nowa i ona była dosyć długo czysta, prawda? Nawet nie wiesz, jak ona jest nowa, ale nawet nie wiesz, że brudu nie wiesz. Na pewno, właśnie o to chodzi, że no, Charlie zna zasady. Charlie, jaka jest zasada z jedzeniem na kanapie? Kanapie. Właśnie, taka jest zasada. Czy jest mama? Czy jest ona przestrzegana? Właśnie kilka razy, jak jej nie było, to złamaliście tą zasadę. I a czy teraz na mnie tylko zwalasz, tak? Że to, a ta ręka przed chwilą, co była taka odbita, parę dni temu to ze mną było? Nie, to przy mnie było. A widzisz. Kupiłam Charlie taką zdrapywankę i miała całą czarną rękę i się tylko tak oparła. I była taka ręka. I to nas właśnie zmusiło przede wszystkim do zamówienia tego pana. Jest naprawdę czysto. Co? Co pan? A, że ty zamówiłaś, tak? Zamówię jakiegoś pana, weź ogarnij kogoś, kto może przejść tą kanapę. Ogarnij, ogarnij, w końcu mówię, dobra, sama to ogarnę. Zadzwoniłam, zamówiłam. To nas skłoniło do ogarnięcia. To skłoniło moją żonę do ogarnięcia, do zamówienia. To był skrót myślowy, czy ja muszę wszystko dzielić, mówić na vlogu, tłumaczyć? To był skrót myślowy, dobrze, przepraszam, cofniemy jeszcze raz. To skłoniło moją żonę. Ale może następnym razem skłoni ciebie. Właśnie, może, może... jest brudna kanapa, wezwę pana. To skłoniło moją żonę, Angelikę Trochonowicz z Nysy, ze znaku Skorpion. Oj, Skorpion, przypomniało mi się, tak zastanawiałem się, żeby zamówić pana do czyszczenia kanapy. Kanapa jest świeża, czysta i będziemy z niej jutro korzystać, bo co? Bo jest parapetówka. Dobra, chodźmy. I jak mówię o przygotowaniach do parapetówki, to jest naprawdę na poważnie. Zobaczcie, kwiatocholiczka. Posprzątaliśmy dom, jesteśmy dobry team? No naprawdę. Cały dom. Wszystko. Zawsze mamy szczęście, że jak akurat coś się dzieje, jakaś impreza, to pani Lesia wyjeżdża. Tak, tak, pani Lesi nie ma już chyba z tydzień. No i znaczy i tak można powiedzieć, że nie zapuściliśmy chaty mocno. Te kwiaty, każde pieniądze daje, cudowne, piękne. A właśnie tych, one są po prostu najfajniejsze do kupowania, wcale nie są mieczyki? Takie drogie. Wiesz dlaczego? Mieczyki? Tak, ci chodzi? No. Na Mirowskiej paczka 10 takich mieczyków. To tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest 8. No. Czyli jeszcze 2 do tego dołożysz, jest 50 zł. To są takie mieczyki? One nawet w porze ostały ostatnio, nie? One 2 na dworze. Stoją i zobacz, jakie są długie. No, bardzo długie. Można zobacz, na ziemi postawić, są boskie. Tak, tak, ostatnio też mieliśmy na imprezie, nie? To Viola cię pochwaliła ostatnio, że tak przydekorowałaś wszystko. No i dobra, ile mieczyki super, to po prostu naprawdę, jeśli mielibyście zapach w filmie, to nie życzyłbym wam, żebyście to czuli. Dlaczego? Bo to jest kwiat grobowy. Wiesz, a nie gadaj, tak właśnie mówiłeś ostatnio, że... Nie, absolutnie, no co ty gadasz? Nie są... lubię, ale różowe są gorsze. Tak, ale są dwa typy osób. Dla innych są grobowe i śmierdzą właśnie trupem. A dla drugich osób to jest piękny zapach,
klasa i w ogóle pachnie pięknie, tak jak w piekarni. Naprawdę. Zobacz, że nawet takich, no takich już dowalonych hotelach, kurde, za dużo chciałam. Takich naprawdę bardzo drogich, luksusowych hotelach zazwyczaj są lilie. Tak, naprawdę? No. Nie byłem w takich. Pięknie wyglądają, pięknie palą. Nie byłem w takich i jestem z tej grupy pierwszej, bez klasy. A jeszcze przecież nie pokazywałem wam, mówiłem, że misja została zaliczona praktycznie, bo zabrakło jednego lampionu, ale tak wyglądają już wszystkie. Ja ile kupiłem? 4 dzisiaj, tak? Ja kupiłem 4 lampiony dzisiaj. A ty wczoraj 4. Tak, byliśmy w 4 sklepach, żeby dostać 8 lampionów. Ja w 2 i Angelika wczoraj w 2, ale no chyba warto. Nie widzieliście, że tu jest szkiełko, bo nie pokazywałem wam, bo pani mi zapakowała. Także mamy tu jeszcze takie szkiełko, tam wsadzamy świece, o takie, które też kupiłem. I mamy białe, mamy takie szare. No i jutro, podobno pytałem, dzisiaj dzwoniłem do Angeliki już kilkukrotnie, czy naprawdę warto, żebym marnował tyle godzin w samochodzie, w korkach, żebym jechał po te lampiony. Za każdym razem mówiła mi, że bardzo zobaczy, jak to zmieni ogród i naprawdę warto poświęcić wiele godzin w korkach. Możecie ocenić.